Dzień dobry, ja jestem Drwarian. To będzie opis zmian w patchu 5.12. Jest to patch, który wchodzi tej nocy, także jeśli oglądacie go rano, to znaczy, że już wszedł. Jeśli oglądacie w nocy, to pewnie teraz właśnie się dzieje ten patch. Ok, lecimy. Zmiany, zmiany, zmiany. Na początku efekty graficzne czterech postaci: Brand, Corki oraz Brand, Corki, Galio oraz Nautilius. Zostają troszkę tam zmienione wizualnie, skillshoty itp. Także fajnie. Dalej, mechanika gry jest zmiana w skillshotach, czyli da na przykład jakieś QWR Ezreala, czy jakieś tam Nidalka, Q itp. Będą miały teraz lepszą celność. Także no niekiedy było coś takiego, że totalnie w kogoś trafiłeś, ale nie trafiłeś, bo Riot coś sknocił, więc teraz powinno to działać lepiej. Ale nie będzie to od razu po wprowadzeniu patcha, tylko trzeba będzie troszkę poczekać po prostu. Dalej, mamy zmianę w recallowaniu, czyli wracaniu do bazy. Jeżeli macie otwarte okno sklepu i ktoś was uderzy, wam przerwie tego recalla, to wtedy zamknie się wam sklep, co jest całkiem fajna opcja, bo niekiedy coś takiego się zdarza. Oraz tutaj coś, co bardzo często mnie irytowało, że działało to tak, przeczytam. Okno tuż przed zakończeniem powrotu, w którym możesz otrzymać obrażenia i nie przerwą one powrotu, zostało ustawione na 0,1 sekundy, a wcześniej było to losowe od 0 do 25 setnych, co właśnie było irytujące, bo niekiedy zdążyłeś komuś przerwać, niekiedy nie, a teraz już będzie to stałe, także. No dobrze, dobrze. Dalej, przechodzimy do bohaterów. Ashe, nerf na Q. Będziemy dostawać tylko jeden ładunek za użycie W oraz za użycie ulti. Także ogólny nerf na Q. Także no, wypuścili tą Ashe. Była zdecydowanie za silna. Teraz co patch ją nerfią. No i trochę ją tam boli. Także kolejny nerf do kolekcji dla Ashe. Dalej, Braum. Buff. Obrażenia na Q zwiększone o 10 na każdym poziomie oraz koszt many zmniejszone o 10 również na każdym poziomie. Także ogólne buffy Brauma, także przyjemnie. Brauma mało widać na supporcie, także może dzięki temu buffowi coś tam troszkę go więcej będziemy widzieć po prostu, więc fajnie, fajnie. Moim zdaniem fajnie. Braum jest fajną postacią. Trochę żałuję, że go nie widać częściej. Dalej, Ekko, czyli postać, na którą każdy narzeka, że jest za bardzo OP. Więc nerfy, nerfy, nerfy. Ale na początku tutaj jeszcze mały buff, że dostajemy 50 punktów many co poziom, także to jest akurat buff. Prędkość ataku jest zwiększona, to też jest buff, ale tutaj podstawowo prędkość ataku jest zmniejszona. Przyrost prędkości ataku, czyli to jest co poziom, oczywiście jest zwiększony o 30. Dalej, pasywka zmniejszona o 5 punktów oraz 2 punkty co poziom zostaje zmniejszona. I tutaj moim zdaniem ta pasywka była bardzo przesadzona i moim zdaniem właśnie w poprzednim patchu już powinni ją ruszyć, a tutaj dopiero teraz ją znerfili. Także moim zdaniem dobry ruch. Ta pasywka jest strasznie, strasznie silna. Tylko dziwi mnie tutaj, że jeszcze tego spowolnienia nie zmniejszyli, bo spowolnienie 80% jest za duże. Za duże jest po prostu. Dalej Q. Zmniejszone o 1/10 skalowanie mocy umiejętności. Także taki mały nerfik. Dalej R-ka, czyli ulti, będzie kosztować 100 many. Wcześniej była darmowa. Oraz zasięg obrażeń zmniejszony o 25 jednostek. Także ogólnie nerfy dla Ekko. Dalej Eliska z buffami. Jej W już nie będzie leczyć, ale będzie tutaj to w RC zawarte, zaraz o tym powiemy. Nasze E, czyli repel albo wspinaczka, po spadnięciu na ziemię z góry zwiększa premię do obrażeń i leczenia przy atakach pajęczej postaci Elise od tej procentówki na 5 sekund, co jest całkiem niby fajne, więc myślę, że teraz będzie się częściej repelować po prostu w dżungli na te kampy, bo wtedy sobie z No, szybszy clear jest po prostu dzięki temu, także fajnie.
No i teraz to W zostało przeniesione na R-kę, że każdy podstawowy atak respawn, czyli postaci uzdrawiają o ileś tam zdrowia, więc tak to teraz będzie działać. Także sustain dalej będzie na Elise, także małe zmiany. Jak gdyby nie wiem, czy to jest wystarczające, żeby Eliska wróciła do gry, no bo aktualnie chyba jest jedną z najmniej granych postaci, tak mi się wydaje. Także no zobaczymy. Dalej Galio ze zmianami. Chociaż chyba to będzie buff, no ale zobaczmy. Podstawowe obrażenia zmniejszone o 20, 30, 40 na ostatnim poziomie. Lecz zwiększenie obrażeń o 10% za każdy cios. I maksymalny limit obrażeń do 80%. Także jeśli dużo osób nas uderzy, to wtedy obrażenia będą duże. Duże obrażenia. Maksymalne obrażenia mają limit do 720 plus 1,0, a wcześniej było 84, także tutaj jest buff. Także tutaj zależy po prostu, jeśli zagramy dobre ulti, żeby dużo ludzi autoatakowało, to wtedy jest to buff. A tak, no to tutaj niby te base damage jest zmniejszone, więc wszystko zależy od tego, jak zagramy ulti. Także z jednej strony nerf, z drugiej strony buff, prawda? Zależy jak wyjdzie sytuacja. Dalej, nerf dla Garagasa w końcu, chociaż nie wiem, czy jest na tyle duży, ale zobaczmy. Podstawowa regeneracja zdrowia zmniejszona o 3 punkty i 3,1 powiedzmy. Oraz przerost regeneracji zdrowia zmniejszony o 35 setnych, także ogólny regen HP zmniejszony dla Garagasa. I tutaj właśnie moim zdaniem to jest coś, co było potrzebne, że właśnie albo Garagasowi nerfią pasywkę, albo jego przerost regeneracji zdrowia, więc moim zdaniem bardzo dobry ruch dla Gragasa. Jego sustain był po prostu za duży, więc myślę, że to jest to właśnie, czego Gragas potrzebował, żeby nie był aż tak bardzo silny. Także moim zdaniem w porządku. Dalej Q, czyli beczka. Czas działania spowolnienia zostaje zmniejszony o 0,7 sekundy, lecz jeśli beczka będzie przez 2 sekundy na ziemi, to wtedy zwiększa się do 150%, czyli do około 2 sekund. Więc jeśli będzie 2 sekundy beczka na ziemi, to będzie tak jak kiedyś, więc tak to działa. Dalej Jarvan z małym buffem na E. Zmniejszamy cooldown na 5 poziomie 11 sekund. Także przyjemny buff, myślę. I tutaj jeszcze, że flaga już nie będzie przeszkadzała minionom w dżungli, więc też spoko. Dalej, Jax z buffem na ulti, premia do pancerza i odporność na magię zwiększona o 10, 15 i 20 na ostatnim poziomie. Także ogólny buff dla Jaxa, co no nie wiem, moim zdaniem Jax jest cały czas silny, więc trochę mnie dziwi ten buff. Ale jako, że lubię Jaxa, to myślę, że w porządku. Nie pogardzę, żeby mój Jax był silniejszy. Dalej, Lux z buffami małymi. W, czyli ta tarcza, którą wypuszcza, że będzie działać tak, że od razu jak ją wypuszczamy, dostajemy tarczę. Tak to działa. Dalej E, czyli to pole, które wypuszczamy i spowalnia przeciwników. Zasięg obszaru spowolnienia zostaje zwiększony o 50 jednostek. I tyle. Także spoko. Aczkolwiek moim zdaniem ten okrąg E był jak gdyby wystarczająco duży, a tu jeszcze go zwiększają. Fajny buff dla Lux na pewno, więc spoko. Pewnie jak ktoś lubi Lux, się ucieszy. Dalej, Malphite ze zmianami. Jego W, które ostatnio zostało zmienione, teraz troszkę też je zmieniają. Obrażenia base zostają zmniejszone o 10 na każdym poziomie. Punkty umiejętności o 5 setnych zostają zmniejszone, lecz 1/10 całkowitego armoru zostaje wprowadzone. No i tutaj trzeba by to było policzyć. Wydaje mi się, że jak tam mamy dużą ilość pancerzy, to może być to buff. Kwestia po prostu policzenia tutaj matematycznie. Także zgaduję, że od jakiegoś tam pułapu pancerza jest to pewnie buff. Dalej, i obszar działania zostaje zwiększony o 25 jednostek. Tak to działa. Ryze. Tak jest. Ryze znerfiony w końcu. I co my tutaj mamy? Pasywka zmniejszona do 2,5 sekundy z 6, także nerf.
Czas trwania ładunku umiejętności biernej do 10 sekund, czyli o 2 sekundy, oraz granica czasu odnowienia umiejętności zostaje usunięta. Nie bardzo rozumiem, co to jest, ale ok. Dalej, tutaj tą pasywkę, gdyby Q, za każdy level w Q dostajecie zwiększenie pasywki, także na piątym levelu Q pasywka trwa 5 sekund, no ale i tak jest to ogólny nerf, prawda? Plus, ostatnio maksowaliśmy Q na, przepraszam, W na razie, więc chyba po prostu teraz wrócimy do maksowania Q na razie i zobaczymy, jak to będzie działać. Podstawowe obrażenia zostaną zwiększone o 15 na ostatnim poziomie. Koszt many zostaje wyrównany do środkowego 40 na wszystkich poziomach. Szerokość pocisku zostaje zwiększona o 5 jednostek. Także myślę, że po prostu wrócimy do gry Ryzen z maksowanym Q i zobaczymy, jak to będzie działać. Dalej, W. Czas trwania snera zmniejszony o 35 sekundy oraz podstawowe obrażenia zmniejszone o 25, więc no jak mówię, raczej po prostu przejdziemy do maksowania Q i ciekawe, jak tam Ryze będzie wyglądał. Bo ten podmaksowany W był przesadzony po prostu. No nie oszukujmy się, był przesadzony. Dalej, Tandl ze swoim R zbufowane, wysysanie zdrowia zwiększone o 7% na ostatnim poziomie i 3,5% na drugim. Także taki late game buff dla Trundla. Ostatnio trochę go tam zbufowali, ale nie wiem, jakoś tak rzadko kiedy go widzę. A nie wiem, ja kiedyś tam lubiłem właśnie tego Trundla, więc po cichu liczę, że coś tam zacznie być grane. Dalej, Tryndamere z małym buffem, można powiedzieć. Czas wykonywania trafień krytycznych Tryndamere został przyspieszony 16%, także no jest to taki mały buffik po prostu, że jak macie krita, to wtedy ten animacja od ataku będzie szybciej wykonywana, więc w porządku. Dalej, Zilean, jego W był błąd, że jeśli daliście Q, W, Q, to było to wykonywane wolniej, także buff malutki dla Zilana, którego w sumie nikt nie gra. Więc zobaczymy. Dalej, portret Anivii zmieniony na taki troszkę inny. Pokażę. Na taki. Tak, spoko. Myślałem, że może jakieś buffy będą dla Anivii, bo tak coś jej nie widać, no ale na razie tylko obrazek. Okej. Okay. Dalej, przedmioty. Zmiany w dżungli. Niebieski enchant, czyli tak zwany magus, zostaje teraz zmieniony na runiczną glewię. Więc to jest ten item, który się zrobił z kodeksu, dawał 20% CDR, 80 AP. Będzie teraz zmieniany. Jest zastąpiony przez item, który będziemy budować z Sheena oraz 200 sztuk złota. Będzie nadawał 40 AP, 10% CDR-ów, 200 money oraz unikalnie będziemy mieć Sheena jak gdyby wbudowanego, czyli zwiększony autoatak po użyciu umiejętności plus odnawianie 8% brakującej many przy autoataku, tak? Tylko, że to jest chyba na minionach tylko działa? Tak mi się wydaje, chociaż nie jestem pewny. Tak mi się wydaje, ale jak mówię, nie jestem pewny. Także to takie fajna opcja, ale nie, moim zdaniem tutaj popieram ludzi, którzy tam na Reddicie pisali, że ten magus, który był wcześniej, był fajny. Znaczy ten nowy też jest spoko, tylko że właśnie powinni moim zdaniem zrobić to jako dwa oddzielne przedmioty, prawda? No bo pomyślcie sobie, na przykład magus z tym 80 AP i 20% CDR-u działał bardzo fajnie na Fiddlesticksie, o, ale runiczna glewia już nie będzie w ogóle fajna na Fiddlesticksa, więc no trochę moim zdaniem dziwny ruch ze strony Riotu, no ale. Ale cóż, ja osobiście nie cierpię Fiddlesticksów, więc dla mnie to jest dobre, ale jeśli ktoś gra Fiddlesticksy, no to ma pecha. Ale ja chyba też go nie lubię po prostu. Dalej. Cinderhulk, mała zmiana. Będzie działał tak, że jeśli sobie tam przebiegacie obok minionów, to nie będzie on ich atakował. Ten ogień, prawda, nie będzie od razu atakował, tylko dopiero wtedy, kiedy wy go zaautoatakujecie. Także tutaj mały też buffik dla Eveliny pod Cinderhulka. Jezu, nie wiem, jak to czytać. Pod żar, o, po polsku będzie lepiej. Także jeśli przechodzicie obok minionów, no to
nie będzie się tak włączał, tylko dopiero wtedy, gdy on was zaatakuje albo jego. Więc spoko. Dalej, zmiany w specjalizacjach defensywnych, czyli w masteriesach. I tutaj właśnie zastanawiam się, znaczy tak pokrótce tylko to mówię, ale planuję zrobić taką trzyodcinkową serię, że będę omawiał każde drzewko z masteriesów i jak gdyby to by tak, no teraz tak tylko na szybko, ale zrobię takie właśnie trzy poradniki do każdego z drzewek w masteriesach. Opresja. Redukcja obrażeń zmniejszona z 3% na 2%. To jest ta masterka, że jeśli ktoś ma Snera albo Slowa, to ma wtedy chyba zmniejszone obrażenie, jeśli się nie mylę. Raczej rzadko kiedy używana ta masterka jest, no ale jeszcze ją znerfili, więc trochę dziwne moim zdaniem. No ale zobaczymy. Runiczne błogosławieństwo, czyli ta tarcza, która dawała 50 HP, która była... To było jedna z najgorszych masterek w tej... Nie, to była najgorsza masterka w tej grze, zdecydowanie najgorsza. No i usunęli ją z gry, bardzo dobrze. Jeśli ktoś ją brał, to był taki po prostu... To była taka pułapka dla nieogarniętych graczy, że tak powiem, żeby nie obrażać. Dalej. Nieustępliwość. To jest... Mam rozumieć... Jest, nie wiem, która to jest masterka. No nieważne, znerfiono o 5%. Nieustępliwość. To jest chyba to z... To jest... Redukcja tych crowd control, tak mi się wydaje, że to jest to. Zostaje znerfiona. Tak, mam nadzieję, że to jest to. Dalej, legendarny strażnik. Jeden punkt specjalizacji zamiast trzech aktualnie i działa na zasadzie, że daje 3 punkty w pancerze i odporności na magię za każdego pobliskiego wroga. Okej, to jest tam, to kojarzę. To jest tam u samego dołu niemalże było. I działało na zasadzie, że za każdego przeciwnika dostawaliśmy tego. Okej. No i teraz działa tak, że jest tylko jeden punkt specjalizacji, daje 3 punkty pancerza i odporności. Fajnie, moim zdaniem dobra opcja. Fajnie, fajnie. Magiczna zbroja z 4 punktów do 2 zmniejszona. Zwiększa dodatkowy pancerz i odporność na magię o 10% na koniec. To było tam u samej góry magiczna zbroja, teraz będzie... Niemalże na samym końcu. No ciekawe, ciekawe. To jest dobra masterka moim zdaniem. 10% dodatkowych. Fajnie, fajnie. Myślę, że spoko. To może być ogólny buff. Dalej prędkość. Wymagane punkty z 1 do 2. I to była odporność na spowolnienie. Tak jest. Teraz, znaczy było 10%, teraz będzie 15% na drugim poziomie. Też ogólny buff, o ile ktoś tego używał, a w miarę często się to brało, tą masterkę, więc myślę, że fajny i nowa masterka. Jeden punkt specjalizacji i tutaj właśnie to działa tak troszkę dziwacznie, więc to przeczytam. Zyskujesz 4% dodatkowego pancerza jak odporność na magię, jeżeli masz więcej dodatkowego pancerza niż dodatkowej odporności na magię, lub zyskujesz 4% dodatkowej odporności na magię jako pancerz, jeżeli masz więcej dodatkowej odporności na magię niż dodatkowego pancerza, więc załóżmy, że mamy 100 magic resistu i 90 pancerza, to wtedy dostajemy 4 punkty armoru, tak? Na tej zasadzie. Czyli na przykład ktoś ma, jest na przykład załóżmy Malphite'em, ma 300 armoru i później dostaje 4% magic resistu, czyli 12, tak? 12 punktów. Magic Resist, no może być. Myślę, że może być brane ta masterka. Nie jest zła. Na pewno lepsza od tego, więc myślę, że może być grana. Jak mówię, porobię poradniki do każdej z drzewek i każdą omówię, która jest dobra, która jest niedobra itp. itd. Także postaram się może jeszcze w tym tygodniu. Zobaczymy. Zobaczymy, jak wszystko będzie czas. Dalej, Summoner's Rift, czyli ogólnie na mapie, wieże w bazie, czyli te, które już są w bazie, zresztą jak jest w tytule. Nie będą już spawania celów oraz nie zmniejszają już obrażeń zadawanych przez cel, więc dive'y w bazie ogólnie będą łatwiejsze, więc no ciekawe, ciekawe. To było zawsze trochę irytujące, że jak tam próbowaliście gdzieś
uciekać przez bazę czy coś takiego, no to właśnie to spowolnienie było bardzo irytujące, plus przydajowanie właśnie zmniejszania wrażeń było irytujące. Także no ciekawa zmiana. Ciekawa zmiana. Dalej tutaj z tego co czytałem nie ma jakiegoś tak zbytnio nic konkretnego, żadnych jakichś specjalnych naprawionych błędów. Jedyna ciekawostka, że Baron Nashor mógł zabić tego kraba, który wędrował, ale nigdy się z tym nie spotkałem, więc zastanawia mnie, jak Baron zabił tego kraba, to kto dostawał wizję? No, kurde, nigdy mi się nie zdarzyło, także ciekawy jestem, co się wtedy działo. Basenowe nagrody. Zdobyliśmy piąty poziom, tak jest. Także niestety basenowego mundu nie dostaniemy, ale będziemy mieć weekend z różnymi PZ-ami w następny weekend, czyli od piątku do niedzieli. Także jak coś, od razu zapowiadam, że w ten weekend będę farmił IP, także będzie dużo gier z widzami. Także jak coś, zapraszam. Dalej. Nadchodzące skórki to oczywiście wszystkie te plażowe, znaczy basenowe, przepraszam. Także Zack, Draven, Mundo, Lulu. Kogo brakuje? Ale to już jest Rek'Sai? A, Rek'Sai, znaczy Draven na Rek'Sai. Okej, chyba wszystko, tak? Tak, Lulu, Draven, Mundo, Rek'Sai, Zack. Zgadza się, wszystko znalazłem, świetnie. Dalej, zestawy chroma nowe. Caitlyn, Darius, Morgana, Zack, Tristana, Master Yi, Caitlyn. A, fajne. Spoko. No i dwa razy otworzyłem każdą. Darius z chromopakiem, Morgana z chromopakiem, Zack. Tutaj ten mi strasznie przypomina tego. Bóg z Dragon Balla. Jeśli ktoś oglądał, to na pewno będzie kojarzył. Fajnie, fajny. Bardzo fajny chroma. Do Tristany. Nie, to jest chyba normalny skin do Tristany, tak? Nie jestem pewny, czy to jest normalny. I Master Yi. Całkiem też fajny, muszę przyznać, do Master Yi jest akurat. Podoba mi się. Okej, także to było na tyle z omówienia tego patcha. Ciekawy patch. I tyle w sumie. Także dziękuję za oglądanie. Jak coś, oczywiście. Można zostawić łapkę w górę, żeby dotarło do jak największej ilości ludzi. Dziękuję za oglądanie i do następnych filmów na YouTubie oraz do zobaczenia na streamie. Bye bye.